Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj do was przychodzę z filmikiem, który był bardzo wyczekiwany. Z racji, że jak nagrałam pierwszy odcinek w tym roku z serii Back to School, w sumie pierwszy i ostatni, ale mniejsza z tym, napisaliście, czy będzie w tym roku, tak jak było w zeszłym, co jest w mojej szkolnej torebce. Co prawda ona się nie różni jakoś bardzo od tego, co było w zeszłym roku, ale stwierdziłam, że jeżeli chcecie, z racji, że zmienił się trochę mój styl nagrywania, styl montażu, ja się trochę zmieniłam, moja torebka też się jednak trochę zmieniła, a to też jest dość kluczowe. No więc, stwierdziłam, że nagram jeszcze raz taki odcinek. Jeżeli coś takiego wam się spodoba, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja nagram dla was takich filmików więcej. No i już bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy filmik, co jest w mojej szkolnej torebce. Nie wiem, czy jest jeszcze dostępna, musicie sobie obczaić, ale to jest właśnie taka czarna torba z ćwiekami, tak powinniście ją wyszukać. No i co? Co tutaj mamy? Pamiętajcie, że to, co jest w mojej torbie, ogranicza się też do danego dnia. Na przykład, wiecie, jeżeli mam WF, to biorę sobie, załóżmy, strój kąpielowy. Jeżeli mam trochę więcej lekcji, to biorę sobie śniadanie. Jeżeli mam trochę mniej, to idę zjeść na stołówkę albo na odwrót. To wszystko zależy od dnia, od mojego nastroju, to, co potrzebuję, jakieś takie różne pierdoły. Także naprawdę to zależy od dnia, ale tutaj mniej więcej mam taką bazę, którą powiedzmy mam ze sobą zawsze. Zaczniemy od, wydaje mi się, najważniejszych rzeczy, czyli oczywiście książek. Dzisiaj akurat mam książki, które mam spakowane na jutro. Dzisiaj mamy niedzielę, jutro idę do szkoły i torebka jest spakowana tak, jakbym szła jutro do szkoły. No i co? I mam tutaj ćwiczenia z angielskiego, podręcznik mam w szafce i mam tutaj też podręcznik z geografii i ćwiczenia mam w szafce. Następną kolejną rzeczą jest lektura Cierpienia młodego Wertera. Muszę ją jeszcze zaraz przeczytać, bo no jak widzicie jest płaska, więc stwierdziłam, że dobra, zostawię sobie to na jeden dzień. Oczywiście zeszyty. Tutaj mam dwa takie małe z Oxfordu. Jeden jest od angielskiego, drugi od geografii i mam tutaj też zeszyt z polskiego. Także to są wszystkie rzeczy, które mam na jutro. No i co? Teraz przechodzimy do takich bardziej już pierdół, które nie są tak obowiązkowe, ale jednak przydają mi się w tej szkole, żeby ułatwiały mi życie. No i tak, pierwszą rzeczą jest oczywiście telefon. Zawsze go ze sobą biorę. Następną rzeczą, którą tutaj mam, no to żel antybakteryjny. Tutaj noszę akurat taki naprawdę już taki, jakby wiecie, no taki naprawdę mosiężny, w sensie, że on naprawdę dobrze odkaża, bo tu jest 75%, to jest alkohol. A kiedyś używałam z Bath & Body Works i one są super, bo one ładnie pachną, nie przesuszają tak tych rąk. Ale no, podobno ten jest bardziej skuteczny, nie wiem. Noszę go. Woda, butelka Duffy, u mnie niezmiennie ja ją noszę cały czas. W okresie zimowym zdarza się, że zamiast butelki z wodą noszę, słuchajcie, na przykład jakiś bidon albo jakiś taki termos na herbatę, kawę czy coś w tym stylu, ale teraz akurat noszę wodę, bo... Bo ja staram się mega dużo pić w szkole, a Duffy fajna jest w tym, że nie muszę cały czas kupować sobie czegoś, bo mam cały czas wodę pod ręką, jak i w kranie, także... Także jest dobrze. Dalej oczywiście szczotka do włosów. Co zależy, czasem ją noszę, czasem nie noszę. Ja tu na przykład mam WF, więc sobie ją biorę, żeby móc później rozczesać włosy. Następnie mamy portfel. Portfel jest to taki zwykły, najzwyklejszy portfel z handemu, z jakimiś takimi złotymi dodatkami. Tutaj mamy zamek. No mogę wam mniej więcej pokazać, co jest w portfelu, chociaż w ostatnim odcinku też to robiłam. Tutaj mamy jakieś takie miejsce na drobniaki, pieniędzy. Pieniędzy nawet tutaj nie ma, jak widać, także no. Oczywiście szkolna legitymacja. Mam tutaj też kartę taką do mojej biblioteki szkolnej, żeby sobie, wiadomo, zaskanować. Tutaj jakiś paragon za moje busy i tak dalej. I tutaj mam jakieś karty, na przykład, proszę bardzo, pierwszą kartą jest to karta właśnie na mój bus, taki, wiecie, tak jakby wsiobus. Karta płatnicza i tutaj mam jakieś inne jeszcze zniżkowe, jakieś takie podarunkowe, coś w tym stylu. Nawet nie orientuję się, co to dokładnie jest, ale no mam to wszystko. Jak po prostu mi dają, to ja biorę. No i to jest tak naprawdę wszystko, co mam w tym swoim portfelu. Nie ma tu za dużo, ale jest taki mój
niezbędnik. Następną rzeczą jest kosmetyczka. Kosmetyczka mam ze sobą bardzo często, z racji, że nie noszę tutaj tylko kosmetyków. Nie noszę tutaj jakichś pudrów, pędzli, tuszu i tego wszystkiego, żeby poprawiać makijaż. Kiedyś to nosiłam, ale powiem wam, że nigdy mi się to nie przydało. Jeżeli myślicie, że dziewczyny pakują te wszystkie kosmetyki i potem z nich używają, to nigdy tak nie jest. Ja na przykład nigdy nie poprawiam makijażu, w sensie serio, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło. No może raz jakiś tam przypudrowałam się, jak było ciepło albo coś w tym stylu, ale tak to zawsze zapominam, że ja mam te kosmetyki. No, ale w kosmetyczce mam między innymi słuchawki, przydają się w komunikacji miejskiej, czy też na jakichś takich nudniejszych lekcjach. Następnie mamy klucze od mojego domu, a raczej wiecie, pilot, tutaj jeszcze jest otwieracz i klucz do szafki. Następnie puder, no puder to jest jedna rzecz, którą ja ze sobą noszę, jeśli chodzi o jakieś takie kosmetyki kolorowe i w sumie nigdy z niego nie korzystam. Krem do rąk, jakiś taki z The Body Shopu, proszę bardzo. Następnie jakieś takich kilka pierdół, niezbędników. Pomadka do ust, tutaj mam tabletki. Takie przeciwbólowe, tu są, tak, są przeciwbólowe, właśnie to Advil, czyli amerykańskie, takie ogólnie na ból. I mam tutaj w środku też wsypaną kilka nospy. No i jeszcze dodatkowa maseczka, bo ja zawsze noszę jakby taką swoją maseczkę, ale mam też taką jedną dodatkową, jakby na przykład ktoś nie miał, a potrzebował, albo jak ja bym zgubiła. I plasterki też się zawsze przydadzą. I to w sumie tyle, co jest w tej mojej kosmetyczce. Proszę bardzo, zapakowane. I ostatnia rzecz, która jest już w całej mojej torebce, to jest to mój piórnik. Ja w tym roku piórnika nie pokazałam wam jeszcze na żadnym filmiku, a mam, słuchajcie, teraz taki piórnik czarny. Proszę bardzo, fokus. O, taki zamszowy, jak widzicie, jest cały zakurzony. No, się kurzy, ale jest prześliczny. Ze Stradivariusa i tu jest napis Stay Beautiful. No, cudowne. Jest taki malutki, ale z drugiej strony wszystko mi się tutaj mieści, także uwielbiam go. No i co? I teraz wam pokażę, co jest właśnie w tym piórniku. Ja w ogóle mam go od 2 dni, bo wcześniej miałam jakąś taką moją starą kosmetyczkę, która była już też trochę brudna, jakaś taka brzydka i stwierdziłam, że a, będę miała ładny piórnik i znalazłam taki w Stradivariusie i stwierdziłam, biorę. I tak, pierwszą rzeczą, którą tutaj mam, to mam kilka takich cienkopisów, to nie jest cienkopis, mam kilka takich cienkopisów, dokładnie 4. Nie kupowałam ich w tym roku, one mi zostały z zeszłego roku i one mi się przydają do robienia notatek. Na przykład ja wolę sobie notatki robić takimi cienkopisami niż zakreślaczami. No i mam tutaj fioletowy, różowy, zielony i pomarańczowy ze Stabilo. Ołówek, taki najzwyklejszy, HB. Mam dalej 2 długopisy, jeden niebieski taki z klikiem, biorę go, bo on ma bardzo cienką tą końcówkę i mi to fajnie, jak na przykład jakieś ćwiczenia robię w książce albo coś w tym stylu. Taki zwykły długopis, którym piszę, czarny, korektor w myszce, gumka do mazania, taka zwykła biała, temperówka, też jakaś popisana z zeszłego roku, zakazany długopis. Następnie mamy klej w sztyfcie, ani razu mi się jeszcze nie przydał. Zakreślacze i patrzcie, jakie one są przesłodkie. Osoby, które oglądały Back to School, to widziały, ale przecież to jest tak urocze, no że hit, serio. W ogóle wiecie, co jest napisane na jednym zakreślaczu? Na jednym zakreślaczu jest napisane dzban. O, chyba widać. No, tu jest na przykład napisane dzban, tutaj luzik, tutaj szok, no także różne napisy. Okej. Następnie mam linijkę, taką najzwyklejszą, zwykłe też takie karteczki samoprzylepne i nożyczki z Tigera. No i to tak naprawdę tyle, co jest w tym piórniku. No i wszystko spakowane z powrotem do torebki, przygotowane już na jutro, a ja, słuchajcie, się z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, pamiętajcie oczywiście, żeby subskrybować mój kanał. No i co, widzimy się już niedługo, do następnego i cześć!